Jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Marka Osobista Bez Tajemnic. Czy wiesz, jak ważna jest dzisiaj marka osobista? Dobrze przemyślane wartości, strategia komunikacji i konsekwencja w działaniu to klucz do sukcesu. W tym podcaście specjalnie dla słuchaczy w USB omawiamy zagadnienia dotyczące wzmacniania swojej pozycji, nawiązywania relacji i budowania marki eksperta. Marka Osobista Bez Tajemnic. Podcast Wyższych Szkół Bankowych. Dzień dobry, dzień dobry. To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych, w którym mówimy o budowaniu silnej marki osobistej, zwłaszcza dla słuchaczy studiów podyplomowych czy MBA. Nazywam się Janna Cieśla Kospalska, jestem PR-owcem, zajmuję się budowaniem wizerunku, a tematem, który wyjątkowo sobie cenię, jest budowanie marki osobistej. I tym bardziej cieszę się, że jest to temat. Przewodni naszych audycji. Te na także pozostałe odcinki podcastu znajdziecie na stronie wwwwsbpl podcast oraz w aplikacjach podcastowych, które możecie ściągnąć na swoje smartfony, a w dzisiejszym odcinku mówimy o pierwszych krokach i niezbędnych pytaniach, które musimy sobie zadać, gdy chcemy budować markę osobistą. Wiemy o tym, że budowanie marki osobiste jest. Ważne, mówiliśmy o tym chociażby w poprzednim odcinku. Poza tym, od jakiegoś czasu duży nacisk kładzie się właśnie na budowanie marki osobistej. Często się mówi o tym, że trzeba dbać o tę swoją markę osobistą, że trzeba nią dobrze zarządzać. Natomiast rzadko wiemy, w którym momencie zacząć i co tak naprawdę zrobić, aby ta nasza marka osobista była silna. I w tym podcaście przeprowadzę Was przez kilkanaście punktów, które krok po kroku pokażą te najważniejsze aspekty budowania marki osobistej, czyli co zrobić, aby faktycznie nad swoją marką osobistą pracować, co zrobić, aby się wyróżnić, co zrobić, by mieć silną markę osobistą, a w efekcie pozyskiwać nowych klientów, nowych kontrahentów, nowe projekty albo. Awansować albo rozwijać swoją karierę i zdobywać coraz to nowe, lepsze propozycje pracy, a wręcz to, do czego właściwie powinniśmy dążyć, czyli wybierać spośród propozycji, które do nas spływają. Więc, co zrobić, aby znaleźć się akurat w takiej sytuacji, krok po kroku przeprowadzę Was przez ten cały proces? Dzisiaj zapraszam do słuchania. Jeżeli nie słuchaliście poprzednich odcinków podcastu, to gorąco Was zachęcam do tego, abyście je przesłuchali. Tam dokładnie mówimy o tym, czym jest marka osobista. Dzisiaj tylko zaznaczę, że możemy ogólnie uznać, że marka osobista jest pewnym rodzajem wrażenia, jakie chcemy po sobie pozostawiać, jest pewnym rodzajem obietnicy, jaką chcemy być, jest takim zarządzaniem komunikacją, które pozwala nam na przekazywanie w jasny, prosty, konkretny i skuteczny sposób. Informacji o naszych wartościach, informacji o naszych wyróżnikach, informacji o tym, w czym jesteśmy dobrzy, po to, by zbudować silną markę, do której inni się odnoszą, byśmy byli osobą, marką pierwszego wyboru, bez względu na to, czy zależy nam na y, rozwijaniu swojej kariery, czy na rozwijaniu biznesu. No dobrze, to zacznijmy od pierwszego pytania, które jest najważniejsze i tak naprawdę na początku może się wam wydać banalne, ale za każdym razem, kiedy ja zadaję takie pytanie osobie, która chce budować swoją markę osobistą, e najpierw jest lekki uśmiech, a później jest konsternacja, ponieważ faktycznie pytanie jest bardzo trudne. Kim jestem? Kim jestem? To jest to pierwsze podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać, kiedy budujemy swoją markę osobistą. Kim jestem? I. Dlaczego robię to, co robię? Simon Sinek napisał bardzo ciekawą książkę i zachęcam was do tego, abyście ją przeczytali. Książka o tytule Zacznij od dlaczego i pokazuje tam, jak bardzo istotne jest znalezienie tego rdzenia naszej codziennej działalności, tego wszystkiego, co codziennie robimy. Dlaczego robimy to, co robimy? Co powoduje, że rano chce się nam wyjść z łóżka? Dlaczego zajęliśmy się akurat tą, a nie inną dziedziną? Co chcemy zrobić? Jak chcemy zmienić świat? Jak chcemy zmienić życie innych ludzi? Jak chcemy poprawić to ich życie? Co jest naszym dlaczego? Dlaczego robię to, co robię? To są dwa bardzo, bardzo istotne pytania. Natomiast często po ich zadaniu faktycznie potrzeba chwili, aby to przemyśleć. Pytanie, kim jestem, odnosi się do tego tak naprawdę, co jest także dla mnie ważne. Jako kto. Tak możemy powiedzieć, chce się pozycjonować. Dla kogoś może być ważne to, że jest przede wszystkim naukowcem. Dla kogoś innego może być ważne to, że jest przede wszystkim ojcem. Dla kogoś innego może być ważne to, że jest wolontariuszem w jakiejś organizacji, a poza tym pracuje jeszcze w korporacji i jest rodzicem. I Itd. Tak Itd. Tak możemy robić bardzo podobne rzeczy, natomiast nacisk możemy kłaść na różne z nich. W związku z tym bardzo istotne jest uświadomienie sobie to. Co tak naprawdę w naszym życiu jest najważniejsze? Kim jestem? Która rola jest dla mnie najważniejsza? Na a poza tym, dlaczego robię to, co robię? Czym jest moje why? Simon Sinek we wspomnianej książce przedstawia tak zwane, tak zwane złote koło, Golden Circle. W środku tego koła znajduje się why, czyli dlaczego robię to, co robię? Co jest moim motorem, który napędza moje całe działanie? Na zewnątrz tego koła jest how, czyli jak wygląda proces tego mojego tworzenia, czego potrzebuję, jakich narzędzi, może z kim współpracuję, a zupełnie, zupełnie na zewnątrz jest what, czyli jaki jest rezultat tej mojej pracy, co powstaje w wyniku mojej, połączenia mojego why i how, tak? jaki jest produkt, czy to jest produkt, czy to jest usługa, co powstaje w wyniku tego mojego działania, ale wciąż najważniejsze jest Why, które powoduje, że możemy zmieniać te zewnętrzne elementy, możemy zmieniać to, w jaki sposób coś robimy, możemy zmieniać także, co robimy, możemy zmieniać produkty, możemy zmieniać usługi, ale dopóki nasze why jest ustalone. Jest konsekwentne, jest uświadomione przede wszystkim, to zawsze będziemy spójni. Jako przykład Samoncinek pokazuje Steve'a Jobsa, który tak naprawdę Apple mogło tak naprawdę wprowadzać różnego rodzaju produkty. Mogą być to komputery, mogą być to telefony smartwatche. Yy iPody, iPady i nie wiadomo co jeszcze. Natomiast do momentu, kiedy to why było cały czas widoczne i spójne, bo chcemy zmieniać życie innych ludzi, chcemy pokazywać te możliwości obudzenia swojej kreatywności, chcemy, chcemy umożliwiać ludziom wolne, kreatywne, pomysłowe życie, tak, dopóki to why było jasne, to każdy kolejny produkt wprowadzony na rynek był tak naprawdę wytłumaczony, był oczywisty. Ale dlaczego musiało być jasne, musiało być określone, no i też musiało być komunikowane, bo pamiętajmy, że budowanie marki osobistej to nie jest wymyślanie czegoś, to nie jest krowanie czegoś, czego nie ma, tylko jest to praca związana głównie z komunikacją. Takim pokazywaniem tego, co już mamy, co już potrafimy, co już osiągnęliśmy, aby dowiedziały się o tym inne osoby, te osoby, na których nam zależy. Więc pierwsze, pierwsze dwa najważniejsze pytania: kim jestem i dlaczego robię to, co robię? To są podstawowe pytania, które musimy sobie zadać, kiedy budujemy markę osobistą. No dobra, dwa pierwsze pytania nie były łatwe, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo, za to efekty będą fajne. Ale czekają nas kolejne pytania. I kolejne pytania wcale nie będą łatwiejsze. Wciąż jednak warto się nad nimi zastanowić. Kolejne pytanie, które chcę Wam zadać, to jest pytanie: co inni uważają na mój temat? I teraz uwaga: uwaga: bardzo często myślimy, że Wiemy, co inni uważają na nasz temat, ponieważ działamy w pewien określony sposób, spotykamy się z pewną określoną odpowiedzią. Więc wydaje nam się, że doskonale wiemy, co inne osoby myślą na, na nasz temat. Natomiast prawda jest taka, że dopóki nie zapytamy, dopóki wprost nie zapytamy, to będziemy się tylko i wyłącznie domyślać. Dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem było to, że kiedyś spośród wielu wydawało mi się, cech, które posiadam, taki tych. Pozytywnych i tych negatywnych, I jako ta największa, taka najbardziej widoczna, została wskazana determinacja w działaniu. Czyli jeżeli mam do wykonania jakieś zadanie, to ja nie zastanawiam się nad tym, co zrobić, żeby go nie zrobić, tylko układam kolejne kroki i po kolei je realizuję, aby faktycznie dane zadanie było zrealizowane. Bardzo, bardzo rzadko. Właściwie na tyle rzadko, że nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz wydarzyła się taka sytuacja, ale bardzo rzadko mówiłam, że czegoś nie mogę zrobić. Zawsze dla mnie to nastawienie na osiągnięcie celu, na realizację jakiegoś działania było bardzo istotne i to zostało kiedyś wskazane przy okazji jakiejś rozmowy. I było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, bo wydawało mi się, że zupełnie inne cechy u mnie są bardziej widoczne. Chciałoby się rzeczy, że głośniej krzyczące, tak? że są bardziej widoczne, a tu się okazało, że jednak, że jednak nie. W związku z tym pytanie, jak jest u Was? Co o Was sądzą inne osoby? Możecie się tylko domyślać, tak jak ja się domyślałam, albo możecie wprost zapytać. No i teraz tak, można zapytać przyjaciół z takim zastrzeżeniem, że słuchajcie, naprawdę chcę otrzymać od Was porządny feedback. Porządną informację, nie zależy mi na tym, abyście mnie poklepywali po ramieniu, bo to nie jest to, to nie o to chodzi w tym wszystkim, tak? Ale też musicie podejść do tego poważnie i odpowiedzialnie. Jeżeli ktoś wam powie jakąś rzecz, z którą niekoniecznie się zgadzacie albo która jest dla was w jakiś sposób bolesna, to trzeba to po prostu przyjąć i nie obrażać się, bo, bo i takie odpowiedzi muszą być. Ale cały czas widzimy cele. Dlaczego zadajemy akurat takie pytanie? Chcemy wiedzieć, co inne osoby uważają na, ta, na nasz temat, po to, aby zastanowić się, czy sposób komunikowania jest naprawdę najlepszy spośród tych, które mogliby, mogliśmy sobie wybrać. Czy mówimy, czy akcentujemy te nasze wartości, te nasze wyróżniki, te nasze cechy, które chcemy, aby przez inne osoby były zauważone i zapamiętane. Więc, żeby wiedzieć, czy robimy to dobrze, no to musimy zapytać innych, co myślą na nasz temat. Więc. Pierwsza sprawa to jest takie pytanie i prośba o to, aby faktycznie przekazać nam feedback. Druga, drugie możliwe wyjście jest zrobienie jakiejkolwiek anonimowej ankiety. Chociażby Google Forum umożliwia nam zrobienie takiej ankiety i możemy ją rozesłać do naszych znajomych też z prośbą. Proszę, wypełnijcie. Ta ankieta jest krótka, zabiera tylko kilka pytań, zajmie Wam kilka minut. Do tego jest anonimowa. Nie wiem tak naprawdę do końca, kto ją wypełnił, a kto jej nie wypełnił. Natomiast da mi naprawdę dużo informacji o tym, w jaki sposób mnie postrzegacie i będę w związku z tym mógł czy mogła wprowadzić pewne zmiany. Zobaczę, na ile skuteczna jestem w tym, co robię. Komunikacji. Co inni uważają na mój temat? To jest kolejne pytanie, które musimy sobie zadać, trzecie już dzisiaj. Czwarta sprawa to jest też pytanie, które, które wymaga du dużego przemyślenia. Dużego przemyślenia. To jest pytanie o to, co sam o sobie mówisz, bądź też o co sama o sobie mówisz. W jaki sposób mówicie o sobie? Często sobie nie zdajemy sprawy z tego, że nasze wypowiedzi mogą być interpretowane także na szerszym polu. Jeżeli pokazujemy, że pracujemy od rana do nocy, nie mamy na nic czasu, jesteśmy wiecznie zmęczeni, bo mamy pracę, później mamy y, dom, w domu mamy y, dzieci i rodzinne obowiązki, potem przychodzi weekend, jesteśmy w szkole, jesteśmy wiecznie zarobieni, jesteśmy przemęczeni, nieszczęśliwi, tylko marzymy o tym, aby. Położyć się na kanapie i y, odpocząć przed serialem, to tak naprawdę pokazujemy siebie jako osoby, które nie potrafią zarządzać swoim czasem. Doba każdego z nas ma 24 godziny. To w jaki sposób wypełniamy te 24 godziny zależy tylko i wyłącznie od nas i od tego, Jakie priorytety sobie wybieramy, co jest dla nas ważne, co jest dla nas istotne. Jeżeli istotna jest dla nas na przykład kondycja fizyczna, to wymówka, że chodzimy do pracy, czy do szkoły, czy, czy mamy dom i nie możemy w związku z tym poćwiczyć, jest żadną wymówką. To znaczy, że ten czas, który moglibyśmy spędzić na ćwiczeniach, postanawiamy wykorzystać w jakiś zupełnie inny sposób, na przykład leżąc serialem na kanapie. To nie jest złe. Oglądanie seriali, chcę pokazać, że jeżeli mówimy o sobie w pewien określony sposób i teoretycznie przedstawiamy siebie jako osoby zarobione, to druga strona może zupełnie, zupełnie inaczej zinterpretować to, co powiedzieliśmy. Może zinterpretować to w ten sposób, że nie potrafimy zarządzać swoim czasem. A jeżeli nie potrafimy zarządzać swoim czasem, to tym bardziej istnieje niebezpieczeństwo, że w pracy nie będziemy dotrzymywali terminów. I nie będzie można na nas polegać. Więc zastanówmy się, w jaki sposób mówimy sami o sobie, co o sobie mówimy, ale też czy doceniamy sami siebie. Uważam, że jeżeli sami siebie nie docenimy, to trudno będzie, żeby ktoś inny do nas docenił. Więc najpierw zauważmy to, co jest. W nas to, co już osiągnęliśmy, to doświadczenie, które mamy, te umiejętności, które mamy. Oczywiście zachowując pewną pokorę i pamiętając o tym, że jeszcze na pewno mamy wiele do nauczania się, wiele do odkrycia, wiele książek do przeczytania, szkoleń do, do, do zakończenia. I to jest dobre, i to jest piękne, natomiast już jakieś doświadczenie mamy, już jakąś wiedzę mamy, więc doceńmy to, co mamy i pokazujmy siebie także jako osoby, które są w, jakimś, w jakiejś dziedzinie specjalistą, znają się na tym, co robią. Ale żeby tak było, to sami najpierw musimy się za tych specjalistów uznać. Dopiero wtedy inni także zauważą to, co potrafimy. Zatem kolejne czwarte pytanie, co sam o sobie mówisz? Piąte pytanie. Co jest Twoim wyróżnikiem? Każdy z nas, kto chce budować markę osobistą, wie, że to nie jest prosta sprawa, nie jest łatwa sprawa. Natomiast, kiedy budujemy silną markę osobistą i chcemy komunikować to, co jest dla nas ważne, te nasze umiejętności, doświadczenia, o których chociażby przed chwilą mówiłam, to musimy także pamiętać, że osób, które równolegle razem z nami budują swoje marki. Jest bardzo dużo i musimy na tle tych innych osób się wyróżnić. Musimy znaleźć taki element, który będzie powodował, że wyróżniamy się na tle konkurencji. To może być skoncentrowanie się na przykład na przywództwie, to może być skoncentrowanie się na przykład na maksymalizacji tego co robimy, na relacjach międzyludzkich, na tym, aby dobrze współpracować z zespołem. To może być skoncentrowanie na przykład na wolontariacie i tak dalej, i tak dalej. Tak? Tych możliwości jest wiele, natomiast trzeba zastanowić się, co będzie naszym wyróżnikiem. Niestety niektóre osoby źle rozumieją ten, to pytanie i stwierdzają, że to, co będzie ich wyróżniać, to jest kontrowersja. W związku z tym chcą być kontrowersyjne na siłę. Nie warto. Są osoby, które faktycznie mają w sobie buntownika. I z kolei w drugą stronę sugerowanie, aby się troszeczkę uspokoić i łagodzić, może nie być dla nich korzystne. Natomiast jeżeli na co dzień jesteśmy spokojni i raczej stonowani, to szukanie elementów kontrowersyjnych u nas wcale nie będzie dla nas takie dobre. Zatem szukajmy wyróżników, ustalmy, co jest tym naszym wyróżnikiem, nie bądźmy kontrowersyjni na siłę, jeżeli wcale nie jesteśmy. Szukając naszego wyróżnika, zastanówmy się przy okazji, jaka jest nasza dotychczasowa historia i jakie jest nasze doświadczenie. Często, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy chcą budować swoją markę osobistą, bagatelizują to, co osiągnęli, to, co robili do tej pory. Nie zauważają tego w ogóle. Najczęściej proszę ich o to, aby opowiedzieli mi i to kilkukrotnie swoją historię. To, co spowodowało, dlaczego są akurat w tym miejscu, w którym są teraz, bez względu na to, gdzie są. Więc co spowodowało, że y, jesteś tu, gdzie jesteś, że. Życie przywiodło cię akurat do tej szkoły albo do tej pracy, i że robisz to, co robisz. Jakie kolejne kroki musiałeś czy musiałaś podejmować, aby osiągnąć to, co osiągnąłeś? I okazuje się, że bardzo, bardzo dużo osób ma niesamowite doświadczenie i ma niesamowitą historię, z której często nawet nie zdawali sobie sprawy. I dopiero uświadomienie im tego i poproszenie, zaproszenie do takiej rozmowy, wyciąganie czasem niemal kolejnych elementów z ich życiorysu, pokazuje, jak wiele mają do powiedzenia i jak wiele mają do przekazania. To musimy sobie uświadomić sami. W związku z tym, jakie macie doświadczenie. Nikt nie zaczyna od zera. Nie budujemy marki osobistej na czystej kartce. Kimś jesteśmy. Coś już robiliśmy. Gdzieś byliśmy, kogoś poznaliśmy, podejmowaliśmy decyzje, osiągaliśmy sukcesy, osiągaliśmy porażki. Wszystko to budowało nas i teraz jesteśmy. Kim, jest, kim jesteśmy, ale tę naszą historię trzeba sobie uzmysłowić. Jakie macie doświadczenie? To jest kolejne pytanie, które należy sobie zadać, kiedy budujemy markę osobistą. W poprzednim odcinku podcastu mówiłam o kolejnej bardzo istotnej rzeczy, bardzo istotnej kwestii, którą należy mieć zawsze w pamięci, kiedy budujemy swoją markę osobistą czyli jaki jest Cel budowania przez nas marki osobistej. Załóżmy, że tym celem jest stworzenie silnej marki eksperta, w związku z tym uczymy się, e, kończymy kolejne studia podyplomowe, kończymy studia MBA, my chodzimy na kursy, robimy certyfikaty itd. itd. Chcemy zbudować silną markę eksperta, zdobywamy kolejne doświadczenie także jako, jako praktyce, więc mamy świadomość tego, jaki jest nasz cel. Ale kiedy pytam, a kto jest Twoją konkurencją, to również często zapada cisza. I albo nie pada żadna odpowiedź, albo odpowiedzią są jakieś konkretne firmy. Natomiast my budujemy markę osobistą i chcemy być ekspertem. W związku z tym, ktoś inny, jako ekspert, może być dla nas konkurencją w walce o lepsze stanowisko, w walce o pracę w jakiejś konkretnej firmie, w walce o naszego klienta, który będzie się kierował, wybierając nasze produkty czy usługi. Właśnie tym, z kim ma współpracować, czyli, czyli tą naszą marką. Kto jest naszą konkurencją? Warto jest znać naszą konkurencję, warto jest dokładnie zastanowić się, z kim możemy konkurować, chociażby na płaszczyźnie zawodowej. I warto jest także podglądać od czasu do czasu, a właściwie nawet regularnie, to, co robi nasza konkurencja. Nie dlatego, żeby kopiować, bo my nie chcemy budować marki osobistej, która będzie Serem z innej marki. Natomiast chcemy mieć rękę na pulsie i chcemy zobaczyć, jakie rozwiązania stosuje nasza konkurencja bądź też jakich rozwiązań nie stosuje i czy my możemy być pionierem. Nasza konkurencja nigdy nie powinna nas stopować. Zawsze powinna nas motywować do tego, żeby działać jeszcze lepiej, jeszcze prężniej, jeszcze odważniej. No właśnie, ale żeby tak się działo, to musimy wiedzieć, kto tą naszą konkurencją jest i co ona robi. I to było już chyba ósme pytanie, dziewiąte. Już bardziej techniczne, mniej dotyczące nas samych, natomiast bardzo mocno dotyczące tego, w jaki sposób się komunikujemy, czyli pytanie o to: czy macie swoje centrum dowodzenia, czyli swoją stronę internetową? Pamiętajmy o tym, że. Oczywiście budujemy społeczność w mediach społecznościowych, bo to są, uważam, że media społecznościowe dają nam dużo dobrego i dają nam także dużo możliwości, jeżeli dobrze nimi zarządzamy. Ale pamiętajmy, że ani Facebook, ani konto na Facebooku, ani konto na Instagramie, ani na YouTubie, ani w żadnym innym miejscu nie jest nigdy nasze. My możemy być administratorem, my możemy mieć wpływ na to, jakie treści temu dostępniamy, natomiast nie mamy wpływu na to, czy pewnego dnia Facebook, Instagram, czy jakiekolwiek inne Medium, jakakolwiek inna platforma, nagle nie zawiesi nam konta, albo ktoś nam tego konta nie schakuje, nie przejmie, bo i takie sytuacje codziennie się zdarzają i na Facebooku, i na Instagramie, więc tego nie możemy być pewni. Jeżeli 100% swojego czasu i zaangażowania przeznaczamy na media społecznościowe, to musimy mieć świadomość tego, że jeżeli w pewnym momencie nasze konto zniknie z tych platform, to my nie będziemy mieli dostępu do tych ludzi. To, co najlepiej się sprawdza, to jest własna strona internetowa, którą przede wszystkim, no oczywiście, to są oczywiste rzeczy, ale możemy tak zbudować, jak chcemy, możemy zaakcentować to, co jest dla nas ważne, możemy zamieścić tam. Te informacje, które są dla nas ważne, możemy tam prowadzić komunikację za pomocą artykułów, ale możemy także, to bardzo mocno rekomenduję, wprowadzić własną opcję newslettera i kontaktować się ze swoimi odbiorcami za pomocą regularnych mailingów. To nie jest trudne, nie potrzeba do tego żadnej niesamowitej wiedzy. Można to szybko wdrożyć na własnej stronie. To, co mamy, czyli te adresy mailowe, ludzi, którzy chcą z nami rozmawiać, którzy chcą słyszeć, co u nas ciekawego, którzy chcą być z nami w kontakcie, te nasze adresy, te, te adresy mailowe, to jest coś, co mamy, czego nam nikt nie zabierze. W związku z tym lepiej jest skupić się na tym, aby mieć tę stronę, mieć możliwość zabierania maili, niż pokładać 100% zaufania w platformach jakichkolwiek zewnętrznych. Ale tak jak wspominałam, media społecznościowe. To naprawdę rozwiązanie, które może nam przynieść dużo korzyści, chociaż też może przynieść nam dużo szkody, jeżeli nie wiemy, w jaki sposób się komunikować. Więc pytanie kolejne, jak wygląda Twoja komunikacja w mediach społecznościowych? Pierwsza podstawowa sprawa to jest kwestia, czy w ogóle przedstawiasz siebie, na przykład jako eksperta w mediach społecznościowych, na swoim profilu. Osobowościowym na Facebooku. Celowo nie mówię prywatnym, ponieważ ten profil, który dotyczy Ciebie, ten profil osobowościowy, możesz ustawić jako prywatny, wtedy tylko Twoi znajomi mogą widzieć Twoje posty, ale może być także publiczny yy, i wtedy każda osoba, która Cię odwiedzi na Facebooku, która wejdzie na Twój profil, widzi te wszystkie elementy, które, które tam uzupełniasz publicznie. Więc trzymajmy się tego określenia, jako, że jest to profil osobowościowy. I pytanie, w jaki sposób... Tam komunikujesz to, co robisz, czym się zajmujesz, w jaki sposób pokazujesz tam swoje sukcesy czy porażki, w jaki sposób tam budujesz komunikację. Wiele osób ucieka od komunikacji na Facebooku, ponieważ obawia się, z, obawia się głównie tego, co powiedzą znajomi, kiedy nagle pochwala się tym, że biorę udział w jakiejś konferencji, albo kiedy nagle dam link do artykułu, który gdzieś tam został opublikowany, jest to mój artykuł, albo kiedy nagle poinformuję o tym, że. Osiągnęłam jakiś sukces? I moje pierwsze podstawowe pytanie, które właściwie kończy każde inne pytanie, to pytanie o to, czy ty naprawdę chcesz mieć na swoim profilu, na Facebooku znajomych, takich znajomych, którzy nie potrafią cieszyć się z Twojego sukcesu? Czy naprawdę chcesz mieć takich znajomych? Jeżeli tak, to jest to kwestia do dłuższego przegadania. Ale jeżeli nie, i tym twoim znajomym nie odpowiada to, co publikujesz, to albo możesz ich usunąć, naprawdę nie jest konkurs, gdzie zwycięzcą jest ta osoba, która ma najwięcej znajomych na Facebooku, nie o to chodzi? Chodzi o to, żeby mieć te osoby, które są tam razem z nami, które nam kibicują i które mogą nam także pomóc w rozwoju naszej kariery i którym my także możemy pomóc. Więc jakich znajomych masz na Facebooku, jakich znajomych chcesz mieć na Facebooku? Jeżeli jest tam ktoś, kto nie cieszy się swoich sukcesów, kto kto ci docina, kto hejtuje, to naprawdę zastanów się, czy chcesz mieć takiego znajomego, bo nie musisz. Przemyśl komunikację w mediach społecznościowych. Jedno miejsce to jest oczywiście profil osobowościowy, druga sprawa to jest fanpage. Dlaczego by nie założyć fanpage'a dla siebie? To jest jak najbardziej możliwe. Fanpage y dają nam dużo więcej możliwości niż profile osobowościowe. Mamy reklamy, mamy także statystyki, mamy możliwość podłączania pod fanpage botów. Możliwości jest dużo, dużo więcej, więc jak najbardziej fanpage także jest miejscem, które możesz rozważyć. Ale nie tylko Facebook, bo jest i Instagram, i LinkedIn, i YouTube, i Twitter. Wybierz to miejsce. Gdzie są naprawdę ci odbiorcy, do których chcesz trafić. Być może akurat w Twoim przypadku to będzie Twitter, a sam musisz przeanalizować, co będzie dla Ciebie najlepsze i najkorzystniejsze. Możesz dzielić się swoją wiedzą w mediach społecznościowych, i tego oczywiście do tego oczywiście zachęcam, ale pamiętaj, że tak naprawdę miejscem, w którym wszystkie Twoje artykuły powinny być zebrane i opublikowane, jest oczywiście Twoja strona internetowa, bo to jest Twoje. Portfolio to jest miejsce, do którego chcesz kierować wszystkie ważne dla Ciebie osoby. Więc wracamy do tego pytania o to, czy masz swoją, swoją stronę internetową. Jeżeli masz, no to właśnie na tej stronie dziel się swoją wiedzą i buduj w ten sposób markę osobistą specjalisty w danym zakresie. Dzieląc się wiedzą, oczywiście pamiętaj o tym, że historie przyciągają, i to historie powodują, że łatwiej i chętniej słuchamy inne osoby, że chcemy im towarzyszyć, że chcemy czytać, słuchać, oglądać więcej, więc opowiada historię. To nie jest proste, ale storytelling ostatnio robi furorę, chociaż tak naprawdę znany jest od wieków. Naucz się opowiadać historię w taki sposób, aby przyciągały one uwagę innych i by jeszcze bardziej interesowały Twoim tematem. Ale opowiadając historię, publikując artykuły na Twojej stronie internetowej, planując komunikację w mediach społecznościowych, pamiętaj o tym, aby być konsekwentnym czyli cały czas wracaj do tego Twojego celu, który, który sobie obrałeś celu, jaki chcesz osiągnąć budując markę osobistą. Tylko wtedy będziesz konsekwentny. Są osoby, które dzisiaj są specjalistami w zakresie ogrodnictwa, jutro są specjalistami w zakresie marketingu, kiedy inni, kiedy, kiedy indziej są specjalistami w zakresie teatru, bądź konsekwentny, wybierz tę dziedzinę, która jest dla Ciebie najważniejsza. Oczywiście możesz mówić także o pobocznych, jak najbardziej, ale pamiętaj na tym o tym, aby skupić się na tym, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kiedy już się skupiasz na tym, co jest najważniejsze, piszesz artykuły na bloga, planujesz komunikację, budujesz markę eksperta, pamiętaj o tym, bo od czasu do czasu zadać sobie pytanie, czy jestem ludzki. Nikt nie chce robotów, natomiast zdarza się, że pracując online, czyli budując swoją markę osobistą online, wchodzimy na taki poziom komunikacji, który właściwie każe wątpić naszym odbiorcom, czy faktycznie jesteśmy człowiekiem, czy może po prostu robotem, który tam pisze i nie ma żadnych uczuć. Pokazuj siebie jako człowieka, pokazuj to, co się dzieje dookoła siebie, oczywiście zachowując te granice prywatności, które, które chcesz. Częstym zastrzeżeniem przy budowaniu marki osobistej, zwłaszcza marki osobistej online, no bo internet daje nam teraz tyle możliwości. Ale częstym zastrzeżeniem jest to, że ludzie nie chcą zatracić swojej prywatności, że nie chcą, aby pewne elementy ich życia były pokazywane. I zawsze powtarzam, że wcale nie muszą być pokazywane. To od nas zależy, gdzie postawimy granice. To od nas zależy, czy się będziemy tego trzymali. Jeżeli są osoby, które pokazują swoje życie prywatne, rodzinne, właściwie cały czas, to jest to ich wybór, ale to nie znaczy, że to ma być mój wybór czy wasz wybór. Jeżeli nie chcecie, jeżeli chcecie zachować prywatność, to tak naprawdę tylko i wyłącznie od was zależy, czy to zrobicie. Tylko i wyłącznie od was zależy, jakiego rodzaju treści będziecie udostępniać. Więc. Miejmy tego świadomość, ale miejmy też świadomość tego, że nie istnieje coś takiego jak prywatność na Facebooku, na Instagramie czy na YouTubie, czy gdziekolwiek, bo każda informacja, którą tam opublikujemy, może być później przekazywana dalej. Już tłumaczę. Załóżmy, że mamy nasz profil na Facebooku osobowościowym i ten profil jest profilem prywatnym, czyli tylko nasi znajomi widzą treści, które tam udostępniliśmy. I wydaje nam się, że to jest takie bardzo bezpieczne miejsce, no bo przecież tylko znajomi widzą to, co tam publikuję, więc jeżeli narzekam na mojego szefa, a nie mam go wśród znajomych, no to przecież nigdy ta informacja do niego nie dotrze. Jest to myślenie bardzo naiwne, bo zrobienie screena, zrzutu ekranu z tego, co się dzieje na naszym Facebooku, to jest pół sekundy. Wysłanie go do Odpowiedniej osoby to kolejne dwie sekundy. No i już, już nasza prywatna wiadomość, post z naszego prywatnego profilu rozszedł się dalej. Ale musimy mieć tego świadomość. Nawet jeżeli ustawimy sobie taką prywatność na Facebooku, że właściwie nikt nie powinien poza tego naszego grona znajomych widzieć tego, co publikujemy, to i tak może się zdarzyć ktoś, kto udostępni te informacje dalej. Więc bądźmy świadomi tego, że czy mamy profil osobowościowy publiczne, Czy mamy prywatny, tak samo powinniśmy dbać o treści, które tam publikujemy. Jeżeli mamy 600, 400 czy nawet 50 znajomych na Facebooku, to zastanówmy się, czy to są faktycznie takie osoby, do których mamy 100% zaufania, którym powierzylibyśmy nasz dom, nasz majątek, nasze dzieci. Czy to są osoby, którym możemy w 100% zaufać? Jeżeli nie, pilnujmy tego, co udostępniamy. No dobrze, to troszeczkę postraszyłam, ale tak naprawdę chcę pokazać, że to, jakiego typu treści udostępniamy w mediach społecznościowych, budując swoją markę osobistą, zależy tylko i wyłącznie od nas. Jeżeli budujemy markę osobistą eksperta, siłą rzeczy będziemy więcej informacji publikować dotyczących dziedziny, której się, którą się zajmujemy, naszej pracy, aktualnych projektów. Sukcesów, ale także porażek, które pokażą, że jesteśmy człowiekiem, i oczywiście tego, te, tego całego zaplecza, tego całego backstage'u, którego inne osoby nie widzą, a zawsze są najbardziej, najbardziej właśnie tego ciekawe. I przy tej okazji pytanie: czy dbasz o relacje? Bo oczywiście będąc w mediach społecznościowych, mając gdzieś tam znajomych, kontaktując się przez różnego rodzaju platformy, wydaje nam się, że jesteśmy ze wszystkimi w kontakcie, tak naprawdę czym innym jest kontakt online, a czym innym jest kontakt offline, więc pytanie, czy dbasz o te relacje, takie zupełnie ludzkie? Czy masz czas dla znajomych, czy masz czas dla przyjaciół i rodziny? I oczywiście tak wiem i rozumiem, każdy z nas ma. Dom, każdy z nas ma pracę, szkołę, obowiązki, ale wrócę do tego, co mówiłam zupełnie na początku. To, w jaki sposób będziemy wykorzystywali te nasze 24 godziny, zależy tylko i wyłącznie od nas i od tego, co będzie dla nas priorytetem. Zatem dbajcie o relacje, ale także nawiązujcie nowe znajomości, bo to nas po prostu rozwija. Im więcej znajomości, takich, które są znajomościami wartościowymi, czyli nie polegają tylko i wyłącznie na wciśnięciu komuś naszej wizytówki, ale relacje, dzięki którym możemy do kogoś zadzwonić, napisać ta osoba nas zna, nas kojarzy, wie czym się zajmujemy, to są relacje, które mogą w przyszłości owocować jakimiś ciekawymi, wspólnymi projektami. Więc czy dbasz o takie? Relacje to jest kolejne pytanie, ale bardzo istotne. No i na koniec pytanie o to, czy na bieżąco monitorujesz to, co inne osoby. Mówią o tobie, piszą o tobie w internecie. To jest rzecz, którą często bagatelizujemy, bo wydaje nam się, że wszystko wiemy, a tymczasem niekoniecznie. Im silniejszą budujemy markę eksperta, im bardziej jesteśmy widoczni, tym większe jest prawdopodobieństwo, że znajdzie się ktoś, kto będzie chciał niezbyt korzystnie o nas mówić. Naszym zadaniem, naszym obowiązkiem wręcz, kiedy budujemy markę osobistą, jest trzymanie ręki na pulsie i bycie na bieżąco z tymi informacjami, które pojawiają się o nas w sieci. Mamy wiele narzędzi do monitorowania internetu, to są zarówno narzędzia płatne, ale mamy także bezpłatne, na przykład Google Alerts, z którego możemy wszyscy korzystać, ustawiając alerty na ważne dla nas słowa kluczowe. Oczywiście ważnym słowem kluczowym jest nasze imię i nazwisko, ważnym na pewno słowem, które chcemy monitorować w internecie, jest nazwa, nazwa naszej firmy, ale przecież możemy monitorować także informacje, które dotyczą naszej branży, możemy monitorować, Informacje związane z rynkiem pracy, z nowymi ogłoszeniami, itd., itd. Ale jedno jest istotne: budując markę osobistą eksperta, musimy monitorować na bieżąco to, co się pisze o nas w internecie. Jeżeli zauważymy zły wpis, wpis, który, który nie stawia nas w dobrym świetle, od razu należy to oczywiście wyjaśnić. Natomiast, jeżeli zauważymy wpis, który jest dla nas pisem bardzo pozytywnym, który nas przedstawia w taki sposób bardzo dobry, bardzo pozytywny, to oczywiście także musimy zareagować, pokazując, że tak jesteśmy, wiemy, widzimy i dziękujemy bardzo za to, że, że taki komentarz się pojawił. Monitoring internetu to jest kolejna bardzo istotna sprawa podczas budowania marki osobistej. Mam nadzieję, że tych kilkanaście punktów pokazało Wam, że budowanie marki osobistej składa się z wielu elementów i na pewno zajmuje bardzo dużo czasu. I na pewno nie jest to rzecz na najbliższy tydzień, chociaż tak naprawdę pamiętajmy o tym, że może i pracy jest dużo, ale potem efekty mogą być niesamowite. Niezamowite. Pytań, dużo kwestii do wdrożenia, także całkiem sporo, ale. Nie ma co się załamywać, trzeba po prostu działać i podchodzić do tego z entuzjazmem, mając przed oczami ten cel, który chcemy osiągnąć. Jeżeli budujecie swoją markę osobistą, bo chcecie rozwijać swoją karierę, bo chcecie rozwijać swój biznes, bo chcecie jak najlepiej wykorzystać to doświadczenie, to wykształcenie, które macie, to pamiętajcie, że dobra komunikacja jest podstawą. To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych, w którym rozmawiamy o budowaniu marki osobistej. Co jest szczególnie ważne dla słuchacze studiów podyplomowych, czy też słuchacze studiów MBA. Ja jestem ciekawa, jakie macie pytania związane z budowaniem marki osobistej. Zachęcam Was do tego, aby zostawiać je w komentarzach do tego odcinku. Przypomnę jeszcze tylko, że wszystkie odcinki tego podcastu znajdziecie na stronie Podcast oraz w aplikacjach podcastowych, które w prosty sposób ściągniecie na swoje telefony. W związku z tym będziemy mogli Wam towarzyszyć niemalże zawsze i w samochodzie, i podczas spaceru z psem i podczas biegania. W każdym razie zawsze wtedy, kiedy tylko możecie, możecie nas słuchać. Zachęcam do odsłuchania także pozostałych odcinków. No i cóż, do usłyszenia niebawem. Marka Osobista Bez Tajemnic. Podcast Wyższych Szkół Bankowych.